Siema, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz i gram z Flotarem. Siema, siema, witam. Po raz kolejny jesteśmy w Conqueror's Blade. Pamiętajcie, że... Flotar, powiedz o tym, bo to jest istotna Dokładnie. Sprawa. Spokojnie, już dam ci teraz przyjąć pałeczkę, mów. Dobra, dobra. Słuchajcie, po pierwsze wiadomo, giera jest za darmo, jest po polsku, jak pewnie widzicie. Możecie dołączyć do naszego klanu. Ostatnio na live tworzyliśmy klan i tak uwaga, jest. Nazwa to jest... Gorilla Crew. Nie pytajcie dlaczego, po prostu tak zostało wybrane. Jest już 50 osób prawie w klanie. Dokładnie, chyba jest 100 możliwych miejsc, więc się śpieszcie, bo normalnie codziennie trzeba dodawać ludzi. Tak, tak. Ja powiem ci, że wszedłem i chyba dodałem, nie wiem, z 10 albo 15 osób, no coś właśnie, takiego. Więc no, teraz po odcinkach na YouTubie to myślę, że zaraz zapełniony będzie slocik cały. I link oczywiście do gierki jest w opisie. Dokładnie tak. Dołączyć. Pamiętajcie, że 7 dni premium jest, jeżeli zarejestrujecie się i pobierzecie z linku, który jest w opisie. Jup. Premium się odbiera, po prostu musicie kliknąć ten link i na środku będziecie mieli odbierz premium. Także tak jest. To jest. No i gramy na serwerze Midgard. EU5. EU5, dokładnie. Mati, pokaż, właśnie, musimy się pokazać. A, tak, 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 to jest istotna sprawa. To jest bardzo ważne. Udało nam się odebrać walutę premium, którą dostaliśmy od twórców. I patrzcie na te skiny. Mój to jest Onibi. Wygląda jak totalny szef. Ja mogę pokazać twojego skina Onibi, tak wygląda Mati. Tak jest. I mam jeszcze skin do broni. Nodachi 1000 dusz. No, aha, właśnie, no ty, czekaj, Nodachi, ej, nie widziałem tego skina. A, fajnie wygląda. Kurde, no, ej, naprawdę. Nawet pasuje do siebie, tutaj wiesz, czerwona obwódka wokół pasa i tutaj na rączce też od mieczyka, zajebiście. A ty jakie masz? No właśnie, moim się nie ma co chwalić. No powiedz, no dawaj, który? No to jest ostatni skin na samym końcu, bo ja gram tankiem, okej? Okay? A z Varan? Po prostu, Nie, ubiór zakonu z Empireum. Po prostu, ja chciałem takiego zwykłego rycerza. Upiór? Nie, ubiór. Ubiór? Zielony, to zielony skin. No co? Co? No, ja mam tego, ale zastanawiałem się nad Suzerena, bo miałem na początku kupić tego Suzerena, ale kupię sobie pewnie jeszcze jednego skina do tego zmiany. A czemu nie wziąłeś sobie runiarza? Wiesz co, bo doszedłem do wniosku razem właśnie z widzami na streamie, że ja gram tankiem. No ja tam. Ale tu nie, no dobra, to czemu nie Suzeren w takim razie? Czekaj, gdzie jest Suzeren? Bo chciałem kupić coś jeszcze. Co chciałeś kupić? Nie wiem. Konia? Masz skina do konia? Tak, mam skina do konia. Jakiego? Takiego białego, ale się okazało, że tego konia dostaje się z Battle Passa. Z zakonu? Więc... Czy jakiego? Czekaj, jak z zakonu? Zestaw zakonu się nazywa. Czekaj. On ma taką białą płachtę na baniaku. Tak. Okay. No to będzie ten. Słuchajcie, zaszła mała zmiana planów, bo za niedługo też musimy uciekać. Ten tryb sobie rozegramy na streamie, dlatego na streama, gdybyście chcieli wbić, to zapraszamy. Po link też jest w opisie. Dokładnie. Tutaj po prostu musieliśmy chwilę poczekać, ale znaleźliśmy jeden jeszcze tryb, którego nie graliśmy i ty... Mati, gdzie ty jesteś? A my się wbijemy! No właśnie, no. Ja tutaj widzę, że... Dobra, bo oni nas zaatakowali, wyszli z tego w ogóle zamku. Tak. A jak ten tryb właśnie się nazywa? Nie mam pojęcia. To jest, powiem tak, po tym meczu pokażemy go, bo on jest na samym dole. Jak się weźmie tam J, to się zjeżdża na sam dół, a nie chcę teraz przekręcić po prostu. Czekaj, miasto Dobra, targowe. Dobra, wchodzimy po prostu tutaj. No, wchodzimy. I naszym celem, w ogóle to jest spoko, bo to jest najmniej osób. Naszym celem jest, z tego co rozumiem, nasi zwiadowcy meldują, że zbliżają się kolejni wrogowie. Mamy jakiś... Chyba gramy PvE. No, tak. Też mi się wydaje. I tutaj podobno tryby PvP, bo też sobie graliśmy. O kurde, ej, powiem ci, że są mocne są przeciwnice. Że takie tryby są spoko, to jest jakby słowa naszych widzów, że one są spoko, jeżeli chcemy sobie zdobyć surowce. Tak. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale no... Jezu, jaki to jest młyn! No, jest... Czekaj, idę ci pomóc. Ja się przebijam. W ogóle tutaj ktoś ma tych wikingów, nie wiem, czy widzisz. Widzę. Tak widzę. Mi się wydaje, no i... bo są znacznie większe jednostki. No, bardzo możliwe, że takie... Tutaj w ogóle mamy tego, punkt do przejęcia chyba. Tak, starczy przebić się przez nich i będzie git. No. Dobra, jakaś szarża. Ja użyłem szarży. Żeby tutaj się przebić szybciutko. I moi teraz też będą przeżyły. 63... O kurde, i 2600 kryta walnąłem. Ja muszę się zginąć. Także... No, obrażenia powiem ci, że mam troszkę teraz. Jak sobie ulepszyłem te bronie i tak dalej. No. To robi... O! Aha, umarłem. Umarłeś? No, bo stałem jakieś pierwsze linii, tam na daleko są ucznicy. Dobra, ja spróbuję się przebić właśnie na uczników. Tak, widzę właśnie, co ty tam... O Jezu, ale coś chyba mnie poniosło. Jest spoko, że cooldown na odrodzenie jest naprawdę mały i już wracam do walki.
A ja, ja tutaj dałem totalnego ciała. Może w kolejnym odcinku albo zagramy właśnie ten tryb, który mieliśmy teraz grać, albo zagrałem po prostu takie zwykłe oblężenie. Może się uda na przykład z perspektywy obrony, bo już graliśmy na live'ie i fajnie się gra. Fajnie tak. Się broni zamku. No, jest o wiele przyjemniej, bym powiedział. Obrona jest bardziej taka, może nie tyle chillowa, co fajnie jest stać. I jest po prostu strategiczna, tak. I no, wiesz, no, rozstawisz sobie jednostki w odpowiednie miejsce i tyle. I czekasz, aż przeciwnicy zaatakują, czekasz, aż oni popełnią ten błąd i bardzo fajnie się. Wiesz, jeżeli mowa o błędach, to ja właśnie popełniłem błąd. Tak? No, pieprzyłem się centralnie w środek i z każdej strony strzelali we mnie po prostu przeciwnicy. Czekaj, bo ja zauważyłem mały problem. No, jaki problem? Bo ja miałem przed chwilą armię i teraz zobaczyłem, że mi 5 osób zostało tylko. Może wysłać. Ej, ja też straciłem właśnie oddział. Ale ja dopiero co się zrespiłem. To jest najgorsze. No to bo ja, wiem, znaczy, zrespiłem się, pobiegałem sobie i chyba tutaj konnica nas zaatakowała. A, no tak, bo tutaj biegała co chwilę konnica. Bardzo możliwe, że ten, że tak jest. Dobra, wjeżdżam także... ich tutaj. Okej, okay, ja tu. O kurde, on ma też spoko jedną. Gdzież koło puszczę? Pomocy! Ej, idę, spokojnie. Dobra. Flotter, broń mnie! No już. Spokojnie. Ale ja idę po dodatkowe jednostki. Body. Umarłeś? Mam problem. Nie, ale muszę się wycofać i muszę się uleczyć. O kurde, z dwóch stron nas atakują. Dobra, biorę... Nie sądziłem, że będzie taki problem. No, weź właśnie sobie zmień jednostki. Są mocni. No, są bardzo mocni. Bo już sobie jeden taki trybik graliśmy właśnie, to tam była totalna łatwizna. Tam był chill, wiedzieliśmy co mamy robić i tak dalej. A tutaj? No. To jest trochę bardziej wymagający tryb. I on chyba też się odblokowuje od jakiegoś poziomu, wiesz? Tak mi się zdaje. Że to nie jest taki prosty. No, też mi się tak wydaje. Dobra, moi teraz będą się bić. I ja, zobacz co się na prawo dzieje. Oni po prostu nas po kolei w nas tego strzelają. Ale właśnie ciężko jest przebić się tam. Tak. Oni są tacy... Dobra, ja spróbuję. Dostrzelają tych wjeżdżam. No. Okej. To ja zostaję w takim razie tutaj i z tym się bije. Może się uda. O kurde, jakiego kombosa zrobiłem do rąbistego. A, zajebiście, ja też. Zabiłem chyba pięciu strzelających, po czym mnie rozstrzelali. Nie, samemu niestety w tej grze można coś tam niby zrobić, ale na taką armię przeciwnika to ciężko jednak. Ty, no ja nie wiem jak to będzie. Spróbuję wziąć konnicę i żeby oni zaszarżowali na nich. Spróbuj, bo nas totalnie wypchnęli na razie z tego. Z zamku zajęte terytorium w ogóle. No, mamy jedno zajęte terytorium. No i zastanawiam się, kiedy to się stało. Na początku. A, dobra, jak się tak wdarliśmy do tego zamku. Ja za bardzo nie mam jednostek, powiem. Dobra, wjeżdżam. Kończą mi się powoli oddziały. Dobra, wezmę sobie tych. Ty już wziąłeś się tam? Tak. A, widzę, masz konicę. Ty spadłem z konia, co jest. A, no bardzo... Ale nie, zabijamy. Dobra, już ich nie ma. Dobra. Praktycznie tam zostały, wiesz... No. Pojedyncze jednostki. No mamy tutaj ten oddział. Pojedyncze jednostki, tak. Ostatni po prostu. No tak, no dobra. No. Dobra, follow me, lecimy do tego. Do zamku i musimy ten punkt szybko przejąć. Ale no ładnie nas wypchnęli. Aż nie mówię, nie sądziłem. Ty, oni mi konia zabili. Takie... A, widzę, leży tutaj. No jak? Nie masz swojego oddziału? Mam. Nie, bo właśnie moi tylko idą za mną. Na prawo. Przed nami. Oho. Dobra, trzeba się zatrzymać. O mój Boże, dobra, wjeżdżam w nich. Dobra, ja wziąłem, ustawiłem swoich. Mam jakąś, czekaj, jedynka. Formacja ogóle, i cyk, nie wiem, może to dziwnie zabrzmi, no. Ale mam wrażenie, że my jesteśmy sami w tej grze. Czekaj. W sensie nie, wiem, nie że nie, sami. Bo patrzyłem na tabie, jak to wygląda, ale... W tym sensie, że tylko siebie widzimy i nie widzimy tych całych gości, jak coś tam atakują. No, to swoją drogą. Ale nie jesteśmy sami. A w sumie też takie tryby na mniej osób są spoko, bo wiesz, powiedzmy, że no te oblężenia troszkę trwają, nie? To nie jest taki tryb, który po prostu sobie odpalasz i cyk, rozgrywasz mecz, a to jest, no ile, 10 minut? 15 minut trwa taki mecz? Pomocy! Oj, co ty tam? Chciałem zabrać im punkt. Dobra, teraz. Po kolei i później się przeżywam. Dobra. Jasne. Na prawo oni stoją cały czas? Tam wiesz co, tutaj mamy pikinierów jakiś z przodu. Mhm. Trzeba się przebić, bo tam są łucznicy dalej.
A, widzę. Dobra, to ten oddział i ja bym szarżował... ja już nie mam z czym szarżować, to jest ten problem. Aha, ja mam jeszcze ziomku. Dobra. O, z tyłu. Ja pierdzielę. Ale chyba... dobra, dobili nasi. Ładnie. Ale się dobra, przebiliśmy teraz, zajebiście. Okej. Okay. Ja tam lecę, nie przyjmuję tego punktu. Dobra. Do ataku. Dobra. Jak najwięcej, żeby szkód zrobić. To już ciężko będzie. Dobra, gdzie? Troszkę uderzyłem, cofnę, hilnę się. Uh-huh. Dobra, z tym, ale powiem ci, z tymi tarczami ciężko będzie przebić. Dobra, ale przyjmujemy punkt zaopatrzenia, więc ja sobie do... Okej. jednostki. O kurde, mają jakichś oszczepników. Dobra, próbuję, ale chyba mój oddział, tak, mój oddział umiera. Dobra. Bym musiał sobie zmienić oddział szybko. Dobra, interakcja, ale mam tragiczne oddziały. Jazda, drużyna. Dobra, nice. I z tyłu jeszcze cały czas są. Ja już co, może tych z tyłu wezmę. Dobra, ja się próbuję przebić do tych łuczników. No, próbuj. Ale to jest głupie to, co ja robię. Do ataku. Dobra, łucznicy padli. Tak? Tak, ale wciąż mamy tutaj kolejnych. O, umieram. Kurde, ja tam nie wejdę. Dobra, niech moi atakują. Ja nie mam HP kompletnie. Tylko opieram się teraz na swoich jednostkach. Nic nie robię. Dobra. Do ataku lecimy! Lecisz. Dobra, kurde. Trzech gości zostało. I akurat dostałem jeden strzał i... Dobra, no, przebiliśmy się. Skończyło. No wiesz, mamy 5 minut na zrobienie tej misji, a jeszcze zostały 2 punkty. No, ale teraz już udało nam się, wiesz, wejść do miasta. No. Najgorsze za nami. Ulecz sobie jednostki. Właśnie staję teraz tutaj. Okej. Okay. Ja już nie mam. Odwróć tylko bohatera. A nie, mam jakiś jeszcze oddział. Oho. Ale no, najlepsze rzeczy już straciłem niestety. Więc teraz zostały mi takie... nie wiem sobie nawet, co to jest. W ogóle mam jakiegoś ex-boosta włączonego. No bo chyba zagranie razem mamy. A, właśnie. No, jest coś takiego. Dobra, koń. Okej. Okay. Ja spróbuję zająć ten drugi punkt, chyba że wszyscy na ten jeden tutaj. Tam jest sporo tych ludzi z dzidami. Oho. Dobra, idę, jestem tutaj blisko już. Na plecach widzę, że jakiś typek tutaj próbuje coś zrobić. Dobra, ja się wbiłem. Jedni tankowali z tarczami i... A, to ty tutaj byłeś. Tak, już byłem. To ja na prawo? Wbiłem. No. Ale tam widzę, że... no, jest chyba parę oddziałów. Och! O kurde. Jazda! Dobra, jazda do ataku! Z dwóch stron! Jezus Maria! Ej, nie wiem czy damy radę teraz. Zobacz ile tego jest. Jezus Maria, cofnąłem. Obrona. Jeden HP mi zostało. Bronimy. Nie, muszę się hejmać. Nie możemy, Mati. Musimy. Nie, to jest troszkę za dużo jednak dla nas. Jeszcze z naszymi jednostkami nierozwiniętymi to już w ogóle. Kurde. Bo ja nie chcę używać tych umiejętności też. A właśnie, pod G chyba mamy coś, no. Umiejętności. Nie wiem, może jesteśmy zmuszeni, co? No chyba trzeba będzie, czekaj. Jeszcze plecy, konnica! No, z łukami. Nie, dobra. Ale padają, aha. Chciałem powiedzieć, padają bardzo łatwo, ale no i ja się wywaliłem. No trochę padają, ale ja już też nie mam jednostek. Chyba mi została... No niestety, ten mecz, no nie mogę go zaliczyć do, wiesz, dobrych meczy moich. Szybko cofam. No powiem ci, że mi też nie idzie najlepiej. W poprzednim meczu byłem, wiesz, zadowolony z siebie, ale teraz... No nie, niestety. I w ogóle mam tylko 8 tych wiejskich wartowników. Ja mam 11 giermków. A masz coś jeszcze, prócz tego? Nie. No. raczej możemy się pożegnać. Jeszcze jak patrzę na minimapę, to widzę, że tam na plecy będzie nam niedługo wchodzić. A, widzę, z lewej strony. Tak jest. Ale no... Powiem tak, ja rozstawiam działko i niech się dzieje wola nieba. O kurde. O, tu jest konnica. Dobra, panowie. A, tu są łucznicy. To do ataku. Bronić. Nie no, co to jest, jakiś żart? Ale te koni szybko padają, ale ja też szybko padam. Biegnie za mną. Nie, mój ostatni wartownik. Okej, nie mamy już więcej dostępnych jednostek. Jolo, zdążę. Wytrzymacie, ja tu postawię. Nie, dobra, to jest trollowanie. Co ty tam robisz? Chciałem ustawić działo, ale widzę, jak na mnie biegną i nie mogę.
No, powiem ci, że nie wiem, nie, no to jest reszta. Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak... Ja rzeczywiście czuję się, jakbyśmy tylko my walczyli. Właśnie oddział biegnie na mnie. Konią mnie. Dobra. Dobra. Sam versus cały oddział, jazda. Nie miałem szans, żołnierz wroga mnie zabił. Do końca, do końca. Walcz, Flotar, oglądam cię. Walczę. Albo ja, albo oni. O jest, wsparcie, wsparcie. O, przyszło. Teraz? No. Dobra, ale wygraliśmy. Prawie tą potyczkę. No, tylko że ja już nie mam niestety kim, komu rozkazywać. Dobra, też... widzę, że chyba idzie kolejny oddział. Jeden chłop u nas stoi na respie, nie wiem, czy to jest istotne. No, wiesz co, może mieć to mały wpływ na wynik tego starcia. A nie, ruszył, przepraszam. Ruszył się? A, okej. Okay. No to jeżeli się ruszył, to, to jest git. Jest minuta. Możliwe, że jak zdołamy dobiec tam i przejąć ten punkt... No my jesteśmy bardzo blisko. My jesteśmy już to przedłuży się czas. Bo oni w ogóle są z innej strony, przeciwnicy. Ale wiesz co, jak tutaj tylko wchodzimy po tych słowach, to z dwóch stron podchodzą. Do Jezu, ale ilu? No. Dobra. Ja tutaj rozstawię. Nie, nawet działka nie zdąży rozstawić. To chyba będzie... Próbuj. Nie, wbijam się w nich. Ja też się wbiłem. O kurde. Nie, muszę wycofać. Szybko, no, leczanko. To było ostatnie, no co mogłem zrobić, bo... Czysto teoretycznie to działko było w zasięgu. Ale... No czasami się wygrywa, czasami przegrywa, ty, no, nie? Dziwna sprawa. Tak, bardzo dziwna sprawa, bo... No nie wiem, no... Ale może gdyby jest... ten gościu nie wyszedł? Cała taka watacha. Tak. Może też powinniśmy mieć lepsze jednostki, bo ten tryb, jestem prawie pewien, że on się chyba na 20 poziomie odblokował. Więc może mamy za słabe jednostki. Obrażeń? Okej, okay, ponad milion. I mam A. Też mam zabici A. Zabici żołnierze 203. Ja 218. Niestety. Więc no, niestety. Staraliśmy nadzieję, się. Że dążycie do nas i pomożecie nam następnym razem wygrać tą bitwę. Pamiętajcie, Gorilla Crew. Dokładnie, pod N i będziecie musieli wyszukać po prostu klan chyba na lewo i dołącz do sojuszu. Patrzcie, jak nasz prestiż rośnie. Na początku odcinka było 290. A teraz 314, no. A jak? No. Tutaj jest troszeczkę osób, więc dlatego no, jeszcze ludzie raz dołączają. Gorąco zachęcamy, żebyście pobrali gierkę. Link jest w opisie. Dołączajcie do Gorilla Crew i już niedługo. Pamiętasz dokładnie, którego będzie stream? Będzie we wtorek najbliższy. We wtorek tego, najbliższy. Pamiętam. Dlatego już szykujcie się, wbijajcie, followujcie na Twitchu, bo tam się będzie działo teraz i tyle chyba. Dokładnie. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.